Witajcie moi drodzy w poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować trening lęki i arizonki, który polegał na pracy na szeregach gimnastycznych, więc zapraszam Was do oglądania. Nawet ostatnio wspomniałam, że bardzo lubię taką pracę na drążkach, pracę na szeregach gimnastycznych i tutaj macie parę jeźdźca i konia, którzy są bardzo, jeździec jest bardzo młody i zaawansowany, a Arizonka jest bardzo doświadczonym kucykiem, jeśli chodzi o pracę skokową i ujeżdżeniową. Lenka uczy się jeszcze równowagi na koniu, uczy się prowadzenia i prawidłowego dosiadu w skoku. I szereg gimnastyczny pozwala nam na to, by właśnie pracować nad tymi wszystkimi aspektami, ponieważ musimy nadążać z ręką, nadążać z dosiadem, ale nie możemy wychodzić przed konia. Tak samo nasza łydka nie może uciekać do tyłu lub zbyt mocno do przodu i my nie możemy opadać na tylni łęk. Musimy być maksymalnie skupieni na tym, żeby podążać w równowadze. I tutaj właśnie zaproponowałam takie rozwiązanie szeregu gimnastycznego, który prowokuje jeźdźca do tego, że nie dość, że musi zagalopować zaraz przed szeregiem, to musi utrzymać odpowiednią jakość galopu do końca szeregu, tak? Czyli musi być ta energia, musi być prowadzenie, ale oddająca ręka także. Pracę na szeregach gimnastycznych zawsze rozpoczynam od rozłożonych na płasko drągów, tak by jeździec i koń wyczuli odległość. Czasami konie się mocno nakręcają na drążki, a czasami wręcz jest odwrotnie, że koń wycofuje się przed drążkiem. I tutaj ta praca na płasko, czyli na drążkach płasko ułożonych, pozwala nam na to, żeby troszeczkę wyczuć, jak koń dzisiejszego dnia się zamierza. Już po pierwszym przejeździe wiemy, na co musimy zwrócić uwagę, tak? Czy troszeczkę dodać, czy aktywniej najechać, tak? Czy wysłać konia bardziej do tego drążka, czy wręcz odwrotnie skrócić, tak? I jeśli przejedziemy sobie z 2-3 razy, czasami 4 razy, bo ja jestem zdecydowanie fanką jazdy porówno na dwie strony, ale czasami jak jest tak, że drugi najazd lub trzeci najazd już jest tak fajny, że koń fajnie, płynnie przegalopuje, to oczywiście dajemy przerwę, dajemy odpoczynek i zaczynamy włączać przeszkody. Skup się na tym, Lenka, żeby daleko tam na szyby patrzeć. I domykasz łydeczkę. Ale krzywy najazd, nie, Lenka? Super, tak, i ląduj strzemiona. Teraz lepiej, tylko cofnęłaś rękę lewą, tak? Sama czujesz, prawda, Lenka? Domykaj, domykaj, tak. Dobrze, lepiej. No już jak widzicie, po wstępnej rozgrzewce ułożyłam tak, że jest krzyżaczek na początku i na końcu przeszkoda. I jeździec przejeżdża 2-3 razy przez tą kombinację i potem dokładam następne przeszkody. I ważne jest to, żeby wyczuć ten moment, w którym możemy dołożyć. Jeśli widzimy, że jeździec naprawdę fajnie sobie radzi, przejechał płynnie, czysto, koń też bardzo chętnie, to śmiało możemy już następną przeszkodę dołożyć. Jeśli widzimy, że jest problem, to powinniśmy jeszcze dołożyć następny przejazd, tak żeby para się na tym etapie poprawiła. No i potem, jeśli już zbudujemy cały szereg gimnastyczny, w którym jeździec przejedzie, nie powinniśmy przekraczać 10 przejazdów przy takiej ilości, którą zaprezentowałam tutaj. Problem jest taki, jeśli trenujemy jeźdźca, że jeden z przejazdów dla konia może być najlepszy jakościowo, najbardziej płynny, poprawny, koń bardzo fajnie baskiluje, ale jeździec na przykład się spóźniał, został z ręką i różne tam jakieś rzeczy zostały popełnione źle, tak, czyli błędy zostały popełnione, to takiemu koniowi no musimy jeszcze powtórzyć, tak, ale w takich sytuacjach, słuchajcie, ja to zawsze tak rozwiązuję, nagradzam konia, zawsze mówię, pogłasz konia, fajnie, daj mu chwilę przerwy, niech on chwilę postępuje i wtedy dopiero poprawiamy przejazd. Ważne jest to, że w momencie, kiedy młodego jeźdźca, czyli tutaj tak jak mamy ten przykład Lenki, nie przekroczyć danej granicy, ponieważ często jest tak, i to są, uważam, bardzo poważne błędy, że jak widzimy, że parze bardzo fajnie idzie, że te przejazdy idą po prostu jak po sznurku i że troszeczkę podwyższyliśmy i dalej to wychodzi w miarę dobrze, to często jest tak, że trenerzy lub instruktorzy od razu chcą podwyższać poprzeczkę, tak, że od razu chcą dosyć wysokie przeszkody stawiać, a próbuj jeść, bo ci dzisiaj świetnie wychodzi. Najczęściej jest tak, że zaczynają być popełniane poważne błędy,
często konie zaczynają zrzucać, albo nie daj Boże, koń się wrzuci na przykład w przeszkodę, albo jeździec spadnie, no to wtedy budujemy negatywną właśnie tą postawę, której nie chcemy w skokach, tak? Czyli traci pewność jeździec i traci pewność koń. Dlatego pamiętajcie, to jest złota, żelazna zasada. Naprawdę, jak porozmawiacie czy z psychologami, czy z dobrymi, doświadczonymi trenerami, każdy Wam to powie. Mniej znaczy więcej. Czyli pamiętajcie, w momencie, kiedy pracujemy i naprawdę ten dziewiąty przejazd na przykład jest dziesiąty i on jest naprawdę dobry, tak? I ta wysokość wcale nie jest duża, ale jeździec i koń naprawdę świetnie, powinniśmy na tym przestać. Powinniśmy pogłaskać, nagrodzić konia, nagrodzić jeźdźca, wytłumaczyć mu, co jeszcze jest do poprawy, co jest jego mocną stroną dzisiejszego treningu, tak żeby on szedł z treningu wiedząc, że popełnił błędy, ale tak naprawdę je część, zdecydowaną część poprawił i że te konie naprawdę, że ten jeździec naprawdę poczuł różnicę. I wtedy powinniśmy skończyć. I uwierzcie mi, że efekty są o wiele lepsze, jak ciśniemy, żeby tylko pokazać jeźdźcowi, że może więcej, może więcej, możemy więcej, możemy wyżej skoczyć, możemy zrobić to, tamto. Nie. W momencie, kiedy powtarzalność jest treningu dobrego, dopiero możemy tak naprawdę zacząć powoli zwiększać poprzeczkę. Ale to równa się z naprawdę dobrym wyczuciem trenera, instruktora, który stoi na placu i daje odpowiednie wskazówki i z odpowiednim natężeniem zwiększa trudność szeregu gimnastycznego na przykład, czy parkouru. Pilnujesz jednego aktywnego tempa. Dobrze. Tempo super. Dobrze. Konia nawet do tego punktu, tak? Patrzysz daleko i równe tempo. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Tak, tak. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten poradnik i że rzeczywiście moje rady i porady, jeśli chodzi o szeregi gimnastyczne, dla Was są przydatne i że też je wykorzystacie w swoim treningu. Mi na tym zależy. Moją myślą przewodnią poradnika jeździeckiego i skrowego właśnie było to, żeby dzielić się z Wami tą wiedzą, żeby proponować Wam fajne rozwiązania treningowe, które Wy też możecie zastosować w swojej pracy. Moi drodzy, to na tyle. Ja się żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Dziękuję Wam, że śledzicie nasze social media i klikacie tutaj na YouTubie i oglądacie te filmiki. Mnie to bardzo cieszy. A ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia.